Czyli co, udajecie się w kierunku portu. I idziecie przez miasto, robi się powoli, kawałek po kawałku robi się coraz ciemniej. Na ulicach jest coraz mniej ludzi, a jak są jacyś, to sprawiają wrażenie cieni tkwiących gdzieś tam pomiędzy uliczkami. Te wąskie ulice, które raz na jakiś czas tutaj się zdarzają, teraz wyglądają jeszcze gorzej niż wtedy rano, jak była mgła, bo teraz wygląda to tak, że idziecie sobie przez miasto i nagle w ostatniej chwili widzicie ciemność, która gdzieś tam wyziera z lewej albo z prawej jakąś wąską uliczką i zastanawiacie się, na ile wasze śledztwo przyciągnęło uwagę tego kogoś, kto tutaj kręci się i morduje. I być może ten ktoś za wami chodzi i jest o krok za wami. Być może to wy będziecie jego kolejnymi ofiarami. Na wszelki wypadek trzymamy się blisko siebie i razem dla bezpieczeństwa. Robi się coraz ciemniej, ale sytuacja zmienia się zgoła w momencie, w którym zbliżacie się do portu. Robi się troszkę jaśniej i robi się głośniej, bo z portu dochodzą do was dźwięki. Poza tym, że słychać morze, to wyraźnie słychać dźwięki zabawy. Jak idziecie główną ulicą, to zwracacie uwagę na to, że ulice są oświetlone, ale to nie jest takie szczególnie pomocne, bo te latarnie są na tyle daleko od siebie, że pomiędzy jedną a drugą jest sporo takiego, jest taka część, gdzie jest ciemno. A ponieważ dodatkowo tworzy się kontrast, no to w momencie, w którym stoicie blisko latarni, to ten obszar pomiędzy jedną a drugą latarnią to jest kompletna ciemność. To są takie plamy ciemności. Raz na jakiś czas w tych plamach ciemności widzicie jakiś ruch. Nie wiecie, czy to kot przechodził akurat, czy... Dwumetrowy kot. Czy ktoś, komu zależy na tym, żeby nie być szczególnie widzianym. No ale w momencie, w którym dochodzicie do portu, no to wygląda to inaczej. Zdecydowanie prawdą jest to, co mówiła twoja kuzynka, czyli wszyscy teraz trzymają się blisko portu. I port to jest tak naprawdę linia krabów jakichś, które teraz już są powoli zamykane czy zamknięte. Są tam karczmy, jakieś pojedyncze gospody, w których można wynająć pokoje. Jest linia okrętów różnego rodzaju. Przy niektórych jeszcze ktoś pracuje, ściąga, ładuje, załadowuje, wyładowuje itd. itd. Molostatki i linia budynków. Pełno marynarzy, część pijana. W ogóle wygląda to jak jedna wielka impreza. Jakby tutaj nagle się okazuje, że kompletnie nie czuć tej atmosfery niepokoju, która jest w jakiejkolwiek wewnętrznej części miasta. Rozglądacie się wokół, widzicie, że faktycznie są tu i dziewczęta, i marynarze podchmieleni, i kapitanowie, którzy się gdzieś tam przechadzają, i okręty, małe, duże, nowe, stare. Chaos i urok tej części miasta jednocześnie. Dwie rzeczy. Musimy pogadać z dziewczynami i jakby nie wystarczą byle jakie, jak to zazwyczaj bywa. Tylko musimy najlepiej znaleźć takie, które znały którąś z ofiar, a najlepiej wszystkie trzy. To znaczy nie wiem, czy znajdziemy taką, która znała wszystkie trzy, bo nie wiemy, czy trzymały się razem, natomiast dobrze by było zebrać informacje o wszystkich trzech. A druga rzecz to ja bym się chciała dowiedzieć, czy ten statek, na który Gina miała rezerwację, już odpłynął. Czy jeszcze stoi w porcie i właściwie kiedy to miał... Mamy portret Ginie albo Anny. I tej elfki. Więc przynajmniej możemy jakby pokazać, przynajmniej zobaczyć, czy ktoś będzie... Znaczy ten portret jest takiej kiepskiej jakości, to może być każdy, ale... No, mamy jest coś. Jakiś punkt zaczepienia. Tak, mamy coś. To może spróbujmy od jakiejś grupki dziewczyn, to wtedy któraś z nich może znała którąś z ofiar? No, tylko... Nie, to na razie chodzimy tak, po prostu tak... po grupach dziewczyn i pytamy, czy... Ale poruszajmy się... Razem. Po pierwsze, a po drugie tak spokojnie, bo jak zaczniemy wygadywać o tych morderstwach, to dziewczyny się wystraszą. One są jak chmary ptaszków. Przestraszysz jednego i wszystkie odlecą. Jakby jak rozejrzycie się, to faktycznie raz na jakiś czas widzicie dziewczęta, które wyraźnie są, jakby zajmują się zawodem, ale jednocześnie one jakby nie stoją w grupach dużych. One z reguły stoją parami, tak jakby się pilnowały nawzajem. Niektóre stoją same. Jakby wokół jest na tyle, powiedzmy, ludzi, że raczej nikt tutaj ich nagle nie zgarnie, ale część stoi parami faktycznie. I ten, jakby nie ma tak, że stoją sobie w dużych grupach czy coś takiego. Może podejdźmy do którejś pary, żeby się czuły bezpieczniej, żeby się czuły. Na szczęście nas jest dwie dziewczyny i jeden facet, więc może nie jesteśmy aż tak threatening. To zauważycie... Idziemy do pierwszej lepszej pary. Pierwsza lepsza para. Wygląda jakby się dobrały na zasadzie kontrastu, bo jedna z nich stoi z rękami pod bokami i rozgląda się wokół pewnym siebie wzrokiem. Ma duży nos i jest ubrana w ogóle tak widzicie, jak puff, powiedzmy, gdzieś to jakiś ten w ogóle jest taka bardzo ten. A obok niej stoi taka druga, która jest zdecydowanie skromniej ubrana w jakąś taką dość prostą suknię. Jakby była cały czas zdziwiona czymś i co jakiś czas ma taki chyba tik, że wyciera dłonie o tą suknię. Zresztą widać ślady, że jest pomięta, tak jakby cały czas to robiła. Ale po chwili się rozgląda, ale jakby wygląda jak taka mała sówka, która się rozgląda, ma duże oczy. No i stoją obok siebie, naprzeciwko siebie, czasem coś się wymieniają zdania. Zwracają waszą uwagę, bo stoją akurat przy rogu ulicy, do której podeszliście.
Dobry wieczór. A dobry wieczór, co? W czym mogę pomóc? A mówi to jest... Mówi ta kolorowa, powiedzmy. A to jest bardzo dobre pytanie. Dobrze interes idzie? A to taka ciekawska jest, co? Chce dorobić sobie w zawodzie? Ja nie no, dziewczyny, ja nie mam takiej kondycji jak wy. Ja się nie nadaję do takiej wymagającej pracy. Mnie to się wydaje, że ona sobie jakieś żarty robi. Nie żarty, my tutaj w oficjalnej sprawie. Chcę coś konkretnego, bo mi klientów odgania. Widzisz, klientów dobrze klientów odgania. Dobrze, a co to elfki nie będą chcieli? Koleżance nie oddam? To jest mój kąt, mój róg. Jak nie ma coś konkretnego, to niech sobie znajdzie swój. Dobrze, konkretnie, dziewczyny. Co to, stadem chodzą, co się dzieje? Co? Grupami nie przyjmuje? Nie, kolega sobie sam poradzi, wygodny jest. Ale powiedziałem, nie? A koleżanka to co, nie ma? Własnego głosiku nie ma? Jak ty zadałeś pytanie, to oczy się jeszcze powiększyły i zdrugłem. Nie, spokojnie, mi nie groźnie. Tu koleżanki nie zaczepia, nie? Dobrze, nie koleżanki nie zaczepia, ja tu ze mną rozmawia. Kontakt wzrokowy, tu się patrzy, co się dzieje, jakiś problem jest? Co problem jest podobno duży, słuchajcie, dziewczyny podobno giną na lewo i prawo. Plotka po mieście chodzi. Ja tu nie jestem dla plotek, ja tu jestem w pracy. Co, chcę coś konkretnego, czy co chcę? No, konkretnego tak, chcielibyśmy pomóc, żeby dziewczynom się krzywda nie działa, nie? Kto by nie chciał pomóc? Każdy by chciał pomóc, nie? Ale nam za to płacą, my z policją pracujemy. O, to ja nie wiem, czy możemy rozmawiać, bo my to z policją się tak ciężko dogadujemy. Ale my nie jesteśmy policja, no błagam, czy policja się tak ubiera? Mój czas jest cenny, więc chce coś, czy nie chce coś? Jak cenny? No, rzuci grosza jakiegoś, to może coś tam się dowie. To tam rzucam jej, nie wiem. 15 koron. Co? Koron? Srebrników chciałem powiedzieć. Tak, właśnie. 15 srebrników jej rzucam. Elfy, nie? Patrzę na tę drugą i mówi, no... Szybko, bo ja nie mam dużo czasu, bo ręce pełne roboty mam. Mówi co chce, a ci co? Nie mi? O co chodzi? Ten co tak się ubrał? Co, w cyrku jest? Nie, właśnie tam idę. Drugie 15 będzie, się dowiemy czegoś ciekawego. Czego się chcecie dowiedzieć? Co chcecie dowiedzieć? Konkretne pytania mi zadawajcie, bo ja konkretna kobieta jestem, ja konkretne pytania dobra, chcę, konkretne odpowiedzi dam. Konkretnie. Anna Gillingham, Lilia West, Liz Penningham. Znasz? Nie znasz? Panienka, to jest i trochę inaczej. My się tak trochę znamy, trochę nie znamy. Ja to, wie pani, ja to nie mam tutaj złudzeń. Ja wiem, czym ja się zajmuję i ja wiem, do czego to prowadzi i nie jestem jakąś głupią marzycielką. Dobrze powiedziałem, nie? Dobrze powiedziałem. Tamten. No. Były takie. Już ich nie ma. Tyle były. Wiem. Wszystkie trzy były. Wszystkie trzy znałaś? Nikt to nikogo nie zna. Wiem, że pracowały na ulicy, ale... Widywałyście się. Gdzieś tam ich gen. Ale to się, ja się trzymam swojego rogu i się do miasta nie pchał. Ginę Haller może znałaś? Gina Haller nic mi nie mówi takie nazwisko. Pokazuję portret może którąś z tych dziewczyn kojarzysz. O, jakie brzydkie. O, czarne włosy miała. Czarne włosy to było takich parę, ale to... Czy ta blondynka to jakaś elfka? Elfkami to się nie interesuje, elfki to wiadomo. Elfki to bezczelne załzy. Ale no ja trochę czasu nie mam. Jeszcze coś chcecie, czy ten? Ktoś znał te trzy tak bliżej w sensie? Jak chcecie coś wiedzieć, to musicie Rudej zapytać. Jakiej Rudej? No Rudej, naszej Rudej. Gdzie Ruda, stoi Ruda? Jak pójdziecie tam wzdłuż wybrzeża, to znajdziecie Rudą. No i to jest konkret. Ruda Gilda ją nazywają i ona, jak ktoś coś wie w tym mieście, to ona wie coś w tym mieście. Więc mi czasu nie zajmują, idźcie Rudą, zapytajcie, jak się Ruda zgodzi, to może wam coś powie. Dobra, daj jej 15 koron. Nic jej nie daje. To jakaś bezczelna, widziałeś ją? Zalepszą się uważać, co? No. Co? Coś jeszcze? Chyba nie. Bo ja tu w pracy jestem, może jak ktoś chcą, zapłacą, to ja tam mogę ten, ale... Nie, my dziękujemy. To... Poradzimy sobie. No bardziej, to idą, bo mnie klientów odgadnie. Bardziej koleżanka nas interesuje, ale jak taka nieśmiała, to niekoniecznie. Koleżanka obdarzy cię uśmiechem. Zdecydowanie, nagle jej twarz się odmienia. Nagle róży trochę oczy nawet, żeby tak nie wyglądały dziwnie. Ale nie odzywa się. Że ty mnie koleżanki nie zaczepia. Ja tu koleżanką się opiekuję, zajmuję. No i bardzo dobrze, dbajcie o siebie dziewczyny, pójdzie, nie? Pójdzie, bo mi tu klientów wygania. Idziemy dalej. Panie Marażu! Tak była do jakiegoś tam obok. Co się tu zdarzyło? No to idziemy do Rudej. Czy idziemy tak w stronę wybrzeża. Ja bym chciała jeszcze przyuważyć, czy o tej porze jeszcze znajdziemy jakiegoś, nie wiem, nadzorcę portu, jakiegoś takiego kogoś z obsługi. Tak, raz na jakiś czas jak przy molach są powiedzmy tacy no, ludzie, którzy tam nie mogą widzieć, że ma jakieś tam
pergamin, coś spisuje, coś tam robi i tak dalej. No, są pracownicy portu w okolicy. Nie powinno być większego problemu, żeby... To podbijam do jakiegoś takiego, który wygląda na, nie wiem, trochę... Wygląda na bardzo zajętego. Pisze coś nam. Dobry wieczór, pytanie można zadać? Chcesz coś nadać? Co? Nie, chciałam zapytać, czy statek posucha, czy jest w porcie, albo wypłynął niedawno. Co jest tam? Punkt informacyjny, mówi grzeby jakiś. Jest taki. Oj, to ten statek. A co z nim jest, tak? No, idźcie, znajdźcie sami, tam daję ci, czy tam numer, któreś molo, tak, czwarte, coś whatever. Tam mówi. No, ten statek to już trochę legenda w okolicy jest. Lubię legendy, mrugam do niego. Czasu nie mam. Wow, ale mnie zbył. Dobrze, to idę w stronę tej... Słuchaj, niewychowani na tych portach. To po drodze teraz mamy bardziej rudą, czy bardziej statek? No statek jest w drugą stronę w ogóle od tej damy, z którą rozmawialiście na początku. Ale kawałek. Przeszliście kawałek, powiedzmy, w lewą stronę, patrząc na brzeg, a kawałek w prawą stronę byłby statek, wyście przeszli kawałek w lewą, więc... Trudno powiedzieć, bo nie wiecie jaka jest odległość do rudej, więc nie wiecie, czy bliżej jest tam, czy tu. To możemy iść do statku i jak po drodze nie spotkamy rudej, to... Znaczy ruda jest w drugą stronę. W drugą stronę. Może zacznijmy od możecie rudej. Możecie się rozdzielić. Tak, możemy zacząć od rudej, bo statek może nie ucieknie, a ruda może być zajęta. No, to chodźmy do rudej. Tak. To oni możecie pogadać z rudą, ja mogę pójść do statku jakby i tak. Twoją dziewczyną pewnie będzie łatwiej gadać. No możemy. Ale ty masz niepodważalne argumenty. Wszyscy ma. Wolę wydawać twoje niż moje. Ja tam nic nie mam. To co? Wszystko rozdałaś biednym, niedożywionym sierotom. Oczywiście. Mhm, już to widzę. Więc co robicie? Idziemy do rudej. Tak. Wszyscy? Tak. Okej, okay. Idziecie dalej. Po drodze mijacie jeszcze kilka dziewcząt. Rzućcie na spostrzegawczość wszyscy. Dobra, 13 na 16. Jeden! 5. Co chwila po lewej mijacie jakąś karczmę, raz na jakiś czas wypada z niej jakiś nawalony marynarz, za chwilę za nim wypada dwóch kolejnych i zaczynają się na przykład tłuc, albo tutaj jest jakaś dziewczyna, która rozmawia z potencjalnym klientem prawdopodobnie. Ja staram opanować się moją uśmiech i ekscytację, bo czuję się jak w domu. Ale ogólnie jakby tu jest dużo światła, czujecie się od razu troszkę cieplej niż jakby w dalszych częściach miasta, bo jednak widać, że tutaj, chociaż macie cały czas wrażenie, że ci wszyscy ludzie starają się... No, co się odreagować? Może nie to, co się dzieje w mieście, ale ogólnie, że to jest tak, że mają ciężkie marynarskie życie i próbują jakby w ciągu tego jednego wieczora zabawić się najlepiej, jak potrafią, bo wiedzą, że przez najbliższe kilka miesięcy może nie być tak łatwo. I idziecie w ten sposób. I ty, jako pierwsza, zauważasz burzę rudych włosów na dość sporej, wysokiej, dużej kobiecie stojącej gdzieś tam obok karczmy. Jeżeli kogokolwiek w okolicy nazywają rudą, to jest to ona. I zauważasz, że to nie jest tak, że ona sobie stoi, tylko to jest tak, że wygląda jakby to była audiencja. To znaczy ona stoi, ale raz na jakiś czas ktoś do niej podchodzi. Jakaś inna dziewczyna, albo jakiś mężczyzna, albo ktokolwiek rozmawia z nią chwilę, podaje jej na przykład jakąś sakiewkę. Ona z aprobatą kiwa głową, albo odmawia, albo się uśmiecha i oni przychodzą, odchodzą. W ogóle widzisz, że ona, jeżeli ktoś rządzi tą okolicą, to jest to ona. Zdecydowanie jakby i wokół niej w ogóle są ludzie, którzy się rozglądają, wyglądają jakby ją pilnowali. Ona chyba jest szefową tego całego miasta, trudno ci powiedzieć, ale zdecydowanie ma pewną określoną prezencję zwracającą waszą uwagę. Twe elfie oczy ją widzą. My elfie oczy, to trącam moją półelfią towarzyszkę i mojego ludzkiego towarzysza i jakby dyskretnie im pokazuję kierunek, w którym zmierzamy nasz cel. Tak, myślę, że powinniśmy jakby ostrożnie postępować, bo jeżeli ona rządzi całym portem, to lepiej sobie nie napytać biedy. Podchodzimy. Podbijacie do niej, tak? Tak. Wszyscy? Tak. Więc zbliżacie się do niej powoli, a ona w pewnym momencie zauważa was, że idziecie i odgania gestem kogoś, kto akurat tam do niej gada. Wtedy ktoś się jej szybko kłania i bez słowa po prostu się odchodzi wręcz tyłem od niej, po prostu jakby była jakąś królową czy coś takiego. No i jak zbliżacie się, to widzicie ją już dokładnie. Ubrana jest w zadziwiająco dobrej jakości ciuchy. Może nie jakieś szczególnie drogie, ale przynajmniej ładne, powiedzmy, i nowe w miarę. I ma burzę gęstych, rudych włosów, które dodatkowo z tyłu są związane w taki gruby warkocz. Ale gdy was widzi, obdarza was ciepłym uśmiechem i przywołuje was gestem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, moje ptaszki. Mówi się o was głośno, jest o was w porcie, podobno wypytujecie o różne rzeczy, kręcicie się po mieście. To widzę, że ptaszki rzeczywiście śpiewają w różne piękne łóżka. Ach, młoda damo, gdybyś była stąd, to byś wiedziała, z kim rozmawiasz. Może się napijecie ze mną, mówi, wskazując stolik. Jak tylko wskazuje ten stolik, to ludzie siedzący przy tym stoliku wstają i odchodzą. Ona w ogóle nie zwraca na to uwagi, po prostu wskazuje tak, jakby był wolny.
i jesz. Może usiądziemy, postawicie mi drinka i sobie porozmawiamy. Z przyjemnością. Zapraszam w takim razie, mówi i siada. Odsuwa sobie krzesło, siada sobie elegancko. Siada się wokół mnie przy stole? Tak. Okay. To ja skoczę po coś do picia. To idę do tego baru i zamawiam 4 piwa, co tu dają. No i tu wysiadacie. Fro znika po chwili w środku. Wchodzisz do środka, widzisz pełno marynarzy, którzy siedzą wokół. Jak wchodzisz, to wszyscy patrzą na ciebie, wracają do swoich rzeczy. Jestem przekonana, że nikt nie zwrócił na mnie uwagi. Jesteś absolutnie przekonana, że weszłaś tak zręcznie, że w ogóle nie zorientowali się, że weszłaś. No i idziesz w kierunku baru. Tak, to co przychodzisz do baru, akurat jak przychodzisz do jakiegoś stolika, to jeden marynarz do drugiego mówi sukienki. Zamawiasz piwo. Wy w tym czasie siadacie. Siadacie, no i widzicie, że ona, że Ruda Hilda wyciąga pilniczek sobie do podnoci i zaczyna sobie piłować. To co mówią o nas plotki, co tam ptaszki ćwierkają? Bardzo jesteśmy ciekawi. A mówią, że się kręcicie po mieście, że pytacie o rzeczy, że może się przydacie do czegoś, albo wam się można przydać do czegoś. No, miejmy nadzieję, że się do czegoś przydamy, po to przyjechaliśmy do miasta i... Fro wraca. Nie są to 2 kufle piwa w obu rękach. Stawia przed wami, na co Ruda obdarza cię ciepłym uśmiechem, mówi: dziękuję, młoda damo. I wraca do swojego piłowania, kompletnie ignorując ten alkohol, który... No się siadam. W czym wam mogę pomóc, ptaszęta? W czym my możemy pomóc? Miejmy nadzieję, że tak, jak wspomniał kolega, ta pomoc będzie z korzyścią dla obu stron. Ja zawsze przyjmę chętnie wsparcie finansowe dla mojego biznesu w tym mieście. Ja wszystkie pieniądze przeznaczam na dobro tego miasta i wsparcie jego mieszkańców. No niestety u nas z pieniędzmi krucho, zresztą dlatego postanowiliśmy wspomóc tutejszą policję w szukaniu tego okrutnego Zbira, który w ciągu ostatniego tygodnia zabił kilka tutejszych dziewcząt i mieliśmy nadzieję, że znajdując tego zwyrodnialca będziemy w stanie się przyczynić do rozwoju i dobrobytu tego miasta. No fuck. Come on, dice. 1, bijasz! Widzisz, że w trakcie tego, jak mówisz, to ona patrzy na ciebie przekuwającym, wiercącym wzrokiem, ale widzisz, że przestała sobie próbować paznokcie i trzyma ten i mówi: no, pani elfko, po takiej przemowie, to chyba w ramach wyjątku dam wam jakąś zniżkę. No ale musicie powiedzieć, czego konkretnie chcecie się dowiedzieć. Czegoś o tych biednych, nieszczęsnych, pomordowanych. Mam tu ich imiona i nazwiska, tak więc wyczytuję je. Wiem, kogo zabito. No, wszyscy o tym mówią na mieście. Ale co ja wam mogę powiedzieć? Wiecie, jak to działa? Każda z tych dziewczyn, zwłaszcza z tych młodszych, to sobie tak myśli, że to jest tylko tymczasowe. Przez parę miesięcy zarobią trochę pieniędzy, potem wsiądą na pokład statku i popłyną gdzieś do krainy szczęśliwości, gdzie będą wiodły spokojne, uczciwe życie, gdzieś na wsi u boku męża z grupką dzieci, ale z reguły wcale tak nie jest. A propos, znałaś Ginę Haller? A, była taka. Co nie wiesz, podobno wyjechała. No podobno wyjechała. No, głupia dziewczyna. Mała, czarnowłosa, nie? Podobno pyskata. Pyskata, nie pyskata. No, mówiła tylko w kółko o tym, że popłynie do Imperium i że tam już będzie wiodła uczciwe życie. Jej się wydawało, że jak zbierze pieniądze na bilet, to już potem wszystko będzie dobrze. No nie siedzi gdzieś w tym Imperium i... No, a podobno się z tą, z Anną nie dogadywały, mieszkały razem. No, czasem tak bywa. Ale z Anną to była dłuższa historia. Jaka? No, Anna się kręciła z taką elfką. Aldią. No i tej Aldi to się zmarło, zdarza się. Ktoś tam ją pociął z rok temu. No i Annie to troszkę się jej załamało. Niektóre dziewczyny mają słabą psychikę. Teraz ona też nie żyje, więc może to przeznaczenie, może nawet lepiej. Ale jak ją to załamało? Przestała z domu wychodzić, w łóżku leżała, płakała, spazmowała, pyskata się zrobiła. Przestała się z kimkolwiek dogadywać. Przez pewien czas w ogóle nie wychodziła, a potem... No, wróciła na ulicę, ale widać było, że to już nie jest ta sama dziewczyna, że wiele z niej zostało w środku. A z ciekawości ta Lilia West, druga z dziewczyn, co można o niej powiedzieć? No taka, zwyczajnie dziewczyna, bo już nawet nie wierzyła, że kiedykolwiek przestanie pracować w zawodzie. Jak wyglądała? Szczupła, długie blond włosy, brązowe oczy. Ocia, bądź bardziej subtelna! A ta trzecia? Lis jakiej tam? Lis Penningham, słońce. Trochę szacunku. Co z nią? Czy ktoś ją widział
w noc, kiedy zginęła. Czy pracowała z jakąś drugą dziewczyną do pary? Wszystkie trzy pracowały same? No raczej tak. To niewielu jest klientów, którzy mają tyle pieniędzy, żeby zapłacić za dwie naraz. Alicja jak wyglądała? No jaka. Ruda, jasne oczy. Jak taka właśnie? Jak szczupła? Oczy, jak... Szczupła, niebieskie oczy, ruda. Jak pójdziecie do komisarza, to wam pewnie zwłoki pokażę. Mieliśmy już okazję okazać, że tak powiem. No to co się pytacie? To zwłoki takie trochę niekompletne. Coś tam ludzie mówią na mieście, ale nikt nie wie, czy to prawda. Liz była tutaj w porcie przed swoim morderstwem, czy nie? Nie, no ona pracowała w mieście. A, pracowała w mieście. To będzie dziwne pytanie, ale Hilda, jesteś taka pomocna, jesteś źródłem bardzo użytecznych nam informacji. Ale jestem ciekawa, czy wiesz może coś na temat dziewczyny z tatuażem motylka na kostce? Nie, dziewczyny mają głupie pomysły. A to wystarczy pójść do portu, którykolwiek marynarz może zrobić tatuaż. Czyli nie ma jakiegoś takiego miejsca, gdzie dziewczyny się chodzą dziarać? Niespecjalnie. Niespecjalnie. Marynarze przybywają do portu i robią sobie nawzajem tatuaże i pewnie jak się podejdzie do takiego, to... A widziałaś jakiegoś z motylkiem? Marynarza? No! Gdzie marynarz sobie motylka zrobił? Pośmiewiskiem pośród kolegów. Nie wiem, no ludzie mają różne pomysły i zboczenia. Wie się o tym dziewczyny, nie? Różne rzeczy się widywało. Czy wiesz, czy... Ktoś mógłby się poruszać po kanałach? No z kanałami to jest nieudany interes. Co to znaczy? Kiedyś, no głównie dla mnie. Kiedyś kanały działały w ten sposób, że można było do nich bez większych problemów wejść, włamać się i na przykład przemycić coś pod miastem do innej dzielnicy. No ale jakieś pół roku temu władza uznała, że zaplombuje te kanały, że założono na nich porządne drzwi i że nie będzie do nich dostępu. Dostęp ma tylko jeden typ. Jest to taki... Mieszka na cmentarzu. Na cmentarzu? Tak, bo zajmuje się też cmentarzem. To jest jedyny typ, który chciałby zajmować się cmentarzem. I czasem sprząta w tych kanałach. Włazi, szuka trupów, bo raz na jakiś czas jakiś bezdomny tam się jakoś pełznie, żeby się ogrzać i umrze w środku. No więc jest ten typ, Gustaw, jest dziwny. Jest dziwny, ale kto by chciał łazić po kanałach? No i to jest taki nasz, można powiedzieć, dzielnicowy. Tu kogoś zakopie, tu posprząta na cmentarzu, tu po kanałach sobie pochodzi. No niektórzy oni mówią, że on tam przemyca tych bezdomnych, żeby sobie tam mogli się ogrzać na dole i gdzieś tam mieszkać, ale no to musielibyście z nim zagadać. A jaki to jest człowiek? To znaczy, czy on byłby skłonny, dajmy na to, w zamian za jakieś gratyfikacje, dorobić komuś taki klucz? Czy raczej nie? Mówią, że jak chcecie się dostać do kanału, to trzeba z nim zagadać, więc jeżeli ktoś, to myślę, że to jest taki dziwak. Nie bardzo z kimś rozmawia, nie zna jego rodziny, nikt nie wie skąd się wziął, ale robi to, co robi, przyjaciół nie ma. Zresztą kto by chciał mieszkać na cmentarzu? Uznał, że będzie miał blisko do pracy czy coś? Równie dobrze brzmi. Klimatycznie, który pasowałby na naszego rzeźnika. Czy ja wiem, czy on wygląda na takiego? Jak chcecie z nim porozmawiać, to teraz. Najłatwiej go złapać w nocy, bo za dnia to się gdzieś kręci, gdzieś łazi po tych swoich kanałach. Dlaczego was w ogóle interesują kanały? Powiedzmy, że ślady z jednego miejsca zbrodni wskazują na to, że sprawca być może porusza się kanałami lub w jakiś sposób z nich korzysta. No to jest jakiś trop. Jak już będziecie gadać z tym typem, z Gustawem, to może go namówić i będzie skłonny dorobić wam albo chociaż pożyczyć na jedną noc klucze do kanału, to ja chętnie takie klucze odkupię. Klucze do kanału pod miastem zawsze się przydadzą, prawda? Jak najbardziej. Tak, rzeczywiście jest to najlepsza trasa dla pewnych działań. Dobrze, moi drodzy. Uroczo się z wami rozmawia. Jesteście naprawdę, naprawdę kochani. Naprawdę was polubiłem, ale obowiązki wzywają. Mam dużo pracy dziś wieczorem, więc... Pozwólcie, że was opuszczę. Tak, myślę, że bardzo nam pomogłaś. Postaramy się wrócić z kluczami, no ale niczego nie możemy obiecać. Sowicie was wynagrodzę, jeżeli tak się stanie. Mówi i wstaje i natychmiast ktoś podchodzi, odsuwa jej krzesło, w ogóle kolejna osoba podchodzi w jakiejś sprawie, zaczyna coś jej szeptać do ucha, ona jakby natychmiast, jak tylko wstaje, niemalże, macie wrażenie, że zapomniała natychmiast o waszym istnieniu, w ogóle nie patrzę na was, już zajmuję się czymś kompletnie innym. Dobrze, to mamy tylko jeden kierunek. Możemy się wybrać do Gustawa. Mamy też kierunek tej łajby, która wciąż nie odpłynęła. Nadal bardzo bym była ciekawa sprawdzić właściwie dlaczego
posłucha. Możemy zajrzeć na łajbę. Chciałabym wiedzieć, kiedy ona odpływa. Ewentualnie dlaczego jeszcze nie odpłynęła, skoro wszyscy twierdzą, że Gina już wyjechała. Noc jeszcze młoda, Gustaw raczej nie ucieknie z cmentarza, więc możemy zacząć od posłuchy. Jak pójdziemy już do Gustawa, nie wspominajcie mu, że pracujemy dla policji. Musimy traktować go jak podejrzanego. Albo kogoś, dlaczego się interesujemy? Pomógł. Zbrodniami? To jest dobre pytanie, nad którym powinniśmy się zastanowić. Dobrego serca, czy raczej z zainteresowań pod tytułem lubimy oglądać cudze zwłoki? Oczywiście, że lubimy. Nie lubimy. Frosze, ty na pewno nie wypiłaś troszeczkę za dużo. Rozumiem. Może troszkę. Może troszkę. Dobrze, to ja bym się chciała skierować z powrotem w kierunku, w którym mi wskazano, że jest Keja, przy której cumuję. Wyjdziecie wszyscy razem, tak? Tak. Dobra, więc wracacie portem. Sytuacja się za bardzo nie zmieniła od czasu waszej rozmowy, chociaż jak teraz tak patrzycie, to zastanawiacie się, czy wszystkie te dziewczyny, na przykład, które mijacie, które zerkają na was, tu jedna spojrzy na sekundę, druga się uśmiechnie i tak dalej, czy one tylko widzą was ewentualnie potencjalnych klientów, klientki, czy może one szpiegują dla Hildy, może ona w ogóle tutaj... Od początku śledzi wasze poczynania. Tak naprawdę zaczyna się zastanawiać, bo to sprawia wrażenie kogoś, kto wie więcej niż mówi, że wie. Być może tak naprawdę cały czas od początku jesteście obserwowani. No ale idziecie nad brzeżem i po pewnym czasie faktycznie docieracie do miejsca, które zostało wam wcześniej wskazane. I jest takie miejsce, gdzie zdecydowanie cumują trochę mniej jakościowe statki, powiedziałbym. I takie z mocno zdrapaną farbą, albo takie, które wyglądają jakby ktoś próbował je malować kilka razy, ale wśród nich zdecydowanie wyróżnia się ten, którego szukacie, bo posłucha wygląda tak, jakby nawet nikt za bardzo nie chciał, żeby wyglądał dobrze. Jedyny element ozdobny, który widzicie na nim, to jest napis posłucha białą farbą na boku. Ale oprócz tego, to jest drewniany, niewielki okręcik, który wygląda jakby za chwilę miał zatonąć. Jakby tak mocniej go pchnąć, stojąc na brzegu, to by mógłby zatonąć natychmiast. No ale przed nim siedzi marynarz. Przed statkiem na molo jest jakaś skrzynia. I on siedzi na tej skrzyni i pyka sobie fajeczkę. Taki, starszy facet, bokobrody, siwe, wytatuowany. Najbardziej stereotypowy marynarz takiego okrętu, jakiego moglibyście sobie wyobrazić. Podbijam do niego. Ahoj! Patrzę tylko na ciebie w milczeniu i dalej. Dobry człowieku, szukamy statku, który nas zawiezie do Northgate. Chodzą plotki, że posłucha byłaby w stanie nas tam dowieźć. No byłaby. A kiedy wypływacie? Jak się zbiorą ludzie? Może jutro? No pływamy, jak się ktoś zbierze, to pływamy, jak nie ma, to stoimy. Kiedy ostatnio wypływaliście? Wczoraj przypłynęliśmy. Tak, podróż trwa 2 dni przy dobrych wiatrach, to co mam robić? Prowadzicie jakiś rejestr pasażerów? Wszystkiego rejestr prowadzę. Tutaj, mówi, uderzając delikatnie fajką w swoją skroń. A nazwisko Gina Haller coś ci mówi? Aż mnie to nazwisko pamiętał. Szczupła taka, czarniawa. Pokaż obrazek. Pokazuję obrazek. Patrzy, mruży oczy i mówi, taka czarna to była. Jakaś jedna. To pamiętam ją. Bo ona zapłaciła, kajutę zarezerwowała i nie pojawiła się. Może zaspała. Z tymi babami to nie wiadomo. Ale co ja będę czekał? A kiedy miała z wami płynąć? No tak. A tak z tydzień temu. Ale co, ja czekał będę? Chcecie te kajuty czy nie chcecie? Myślę, że musimy się jeszcze naradzić z moimi towarzyszami. Wie pan, zajrzeć w budżet. A naradzajcie się ile chcecie, ale ja tu wiecznie czekał nie będę. To być może drobnostka, ale jeden z pracowników portu, z którym rozmawiałem, kiedy szukałam państwa statku, wspomniał, że o posusze krążą legendy. Jest ku temu jakiś konkretny powód? Gdzie by nie krążyły? Taki piękny statek. No, łajba jak się patrzy. Więcej by wytrzymał niż te wszystkie piękne okręty z białymi żaglami wypranymi. Nie wygląd się liczy, tylko... wnętrze. Panienka wie, o co mi chodzi. Obsługa. Lejra, czy ty wiesz, co znaczy motylek na nodze?
Czy tatuaż ma tylko coś znaczy? Czy na podstawie mojej ekstensywnej wiedzy na temat żeglarskich tatuaży i marynarzy, którzy się tatuują, czy mogę wiedzieć, czy motylek ma jakieś znaczenie symboliczne? Rzuć sobie na wiedzę. Mistrzu gry? 17. Wiesz co? Marynarze tatuują sobie różne rzeczy. Z reguły gołe baby. Albo okręty. Nie wyobrażasz sobie, żeby jakikolwiek z tych twardych marynarzy postanowił sobie tatuować motylka, więc... Mhm. Kapitanie, czy jeśli kobieta... chciałaby wytatuować na nodze motylka. Czy ten symbol coś znaczy i gdzie mogłaby to zrobić? No to coś ją pytali, to miałam tylko. Wiesz to? Ja bym nie wiedział, mówi pokazując wzrokiem na swoje tatuaże. Jak każdy tatuaż zobaczy. Moje ładniejsze. Kto by sobie chciał motylka tatuować? Po myślunku trochę. Pewnie jakaś głupia baba. Głupia baba. Motyle są takie delikatne. Kto by sobie chciał motylka tatuować? Po co? No. No to, że zwrócił uwagę, że głupia jakaś, nie? Trzeba czaszkę sobie wytatuować, skrzyżowane piszczele. Kotwica dobra. Dobra, statek z żaglami dobry. A, statek, to jak się ma statek. To ja się odwracam plecami, podciągam koszulkę do góry i pokazuję na całe plecy tatuaż okrętu, który straciłam. No ładny. No, straciłam go. No znalazłeś. Życie. Nie każdy kapitan jest taki jak ja. Z pewnością. Coś jeszcze możesz nam powiedzieć, kapitanie, o tej dziewczynie z motylkiem na nodze? No taka, jak to baby. Po głowie pewnie jej coś chodziło, ale gdzie bym ja tu interesował? Babom to zawsze coś po głowie chodzi. Proste myśli trzeba mieć, wiedzieć co się chce w życiu i człowiek jest szczęśliwy. A one to zawsze myślenice i myślenice, tylko myślą i myślą. No, to my się pójdziemy namyśleć nad tą rezerwacją kajuty. Jak a myślcie sobie myślcie. Jak typowe baby, ale dziękujemy bardzo za twój czas, kapitanie. Ja mam dużo czasu, to zrobię. Taka praca. Pomyślnych wiatrów życzę. Wzajemnie, wzajemnie. Kiwa tylko wam też głową na pożegnanie i wraca do swojej ciężkiej pracy. To co, cmentarz? Szukajmy ustawy. Zostaje nam chyba tylko cmentarz. Czy wiemy, jak trafić na cmentarz? No, pewnie jest na obrzeżach. Gdzieś. Tak, jest taki troszkę bardziej oddalonej części dzielnicy. Idziecie więc w miasto. No i szybko do was tak naprawdę dociera, że o ile port was trochę uspokoił, przez to, że było tam pełno ludzi, pełno świateł, pełno dźwięków, wszyscy krzyczeli, śpiewali szanty i w ogóle było bardzo głośno. I tym bardziej uderza was kontrast, który jest widoczny, bo jak tylko wchodzicie w głąb dzielnicy, to po raz kolejny dźwięki stopniowo cichną, na ulicach jest coraz mniej ludzi, a kiedy kogoś mijacie, to macie wrażenie, że przemyka jak najszybciej, patrząc tylko na was gdzieś tam podejrzliwym wzrokiem, albo w ogóle schodzi wam, w ostatniej chwili schodzi wam z oczu, skręcając w jakąś alejkę, której nawet nie widzieliście, że w tym miejscu jest. Dzielnica zaczyna się zmieniać, bo im bardziej jesteście na brzegu, tym jest mniej zabudowana. W pewnym momencie zaczynacie mijać nawet budynki, które są w ogóle zniszczone, na przykład po pożarze. Widać, że to są ruiny spalonego budynku i jest taki fragment, gdzie jest kilka spalonych, gdzie musiał być jakiś pożar, który się przeniósł na kilka budynków. I nawet jeżeli ktoś tam mieszka, to pewnie tam siedzą jacyś bezdomni, ale ogólnie ktoś, z kim raczej nie chcielibyście rozmawiać. Chociaż jest cicho, więc może tam nikogo jednak nie ma. Ale i tak te spalone budynki bez okien nie sprawiają przyjemnego wrażenia. I jest tu bardzo cicho. Macie wrażenie, że tutaj to już w ogóle nikogo nie ma w tej części. Jedyne, co wam oświetla drogę, no to jest księżyc, który tutaj, jakby jak budynki są trochę niższe i jest mniej chyba tych uliczek, no to trochę bardziej oświetla okolice, ale w pewnym momencie faktycznie docieracie do miejsca, gdzie jest cmentarz. No niewielki cmentarzyk. Mur dookoła, jest metalowa brama, taka dwuskrzydłowa. Otwarta? Zrzuć na spostrzegawczość, bo stoicie dość daleko. 4. Widzisz, że jest troszkę uchylona. No to ja idę. Robiliśmy w życiu już wiele głupich rzeczy, ale wchodzenie w środku nocy na cmentarz w momencie, kiedy grasuje morderca, to jest chyba jedna z tych lepszych. Hej, na cmentarzu jeszcze nikogo nie zabił. Możemy być pierwszymi. Jej. Ale co, podchodzicie pod bramę, tak? Tak. Wchodzimy. Jak nas spostrzegawczość? 14. 1. 1. Widzicie, jak wasza półelfia towarzyszka po prostu pcha bramę do cmentarza, wchodzi. Wy jesteście zdecydowanie bardziej ostrożni, idziecie powoli za nią. Ty wchodzisz, zatrzymujesz się przy bramie. Po chwili twój towarzysz idąc za tobą też się zatrzymuje, bo ty się zatrzymałaś, ty spojrzałaś na kłódkę. Spojrzeliście po sobie i zauważyliście w tym samym momencie, że kłódka została przypiłowana. Że ona wisi tam, ale jest przypiłowana. O-o.
na wszelki wypadek wyciągam Cordera z pochwy, żeby mieć na pogodę. Słyszysz z tyłu za tą dźwięk wyciąganego... Przemykam się wyciąganego. W cieniu. Uważaj, ktoś tu był przed nami. Już na precyzję. Waszym oczom okazuje się to, co było za murem. 4x16. No faktycznie jest to niewielki cmentarzyk, dość taki chaotyczny, nie ma tu... Ale z drugiej strony nie ma tu żadnych krypt, nie ma niczego takiego, to są tylko zwykłe groby rozsiane po całym. Niektóre nagrobki są zdecydowanie bardziej zniszczone, niektóre są troszkę nowsze. Jest tam trochę krzaków gdzieś tam przy murach, więc jeżeli ktoś tu jest i chciałby was obserwować, to mógłby być w tych krzakach, co budzi was w zasadzie niepokój natychmiast, bo wy stoicie jakby na widoku, absolutnie na widoku. No weszliście właśnie przez bramę, która też skrzypi. No i widzicie, że są tu miejsca, gdzie można byłoby się ukryć. Ale Czy mogę przymknąć jakby bramę po tym, jak wyjdziemy do środka? To chciałbym. I są dwa elementy, które się wyróżniają. To znaczy po lewej stronie, w lewej części jest spore drzewo, które po prostu rośnie. Ale w prawej części jest niewielka chatka, barak. Trudno powiedzieć, jak to nazwać. To wyglądałoby jak jakaś komórka spleciona z desek, gdyby nie to, że ma okienka. No i ogólnie no, wygląda jak taki malutki domeczek. Przemykając do tej chatki tak się zakraść, żeby przez okno zajrzeć. No wy zauważacie, że ona zbliża się w kierunku tej chatki. Rzuć sobie na spostrzegawczość. Art, weź idź z nią, żeby nie szła sama, a ja... Spostrzegawczość, 20 na 18. W takim razie idziesz pewnym krokiem, ale skradając się idziesz gdzieś tam między tymi nagrobkami, lekko pochylona i podchodzisz do ściany. To jest lewa ściana tego budynku i przy lewej ścianie znajdują się dwa dość niewielkie okienka, takie, nie wiem, może 40 na 40 cm, coś takiego, takie niewielkie, nie wygląda jakby tam w środku było jakoś dużo światła wpadało. Faktycznie wygląda trochę jak takie małe okienka do jakiegoś składziku albo czegoś takiego. No i co, możesz do nich zajrzeć, tak? Mhm. No i te okna nie są czyste, a w środku jest ciemno, więc widzisz krawędzie jakichś mebli, jakiegoś czegoś, ale to tyle. Nie wygląda jakby ktoś był w środku. Trudno powiedzieć, jest ciemno w środku, więc... Art, weź zapukaj, ja tutaj będę pilnowała ten stan na warcie, będę patrzyła, czy nikt nie idzie. Pogadajcie z tym Gustawem. No dobrze, podchodzę w takim razie do drzwi. Drzwi nie są zamknięte, są uchylone, ale także nie widzisz coś w środku, bo tu widzisz, że są... Wsuwam między drzwi a framugę swoją laskę i powoli otwieram drzwi. Drzwi skrzypią bardzo mocno. Obie to słyszycie też. A ja z kolei stoję tyłem do domku i patrzę na resztę cmentarza. Widzisz, że światło księżyca jakby przez te drzwi jak się otwiera, to mimo wszystko troszkę oświetla pomieszczenie, robi się troszkę jaśniej w nim. Meble się robią wyraźniejsze, ale z niczego dalej nic nie widzisz. Rzuć na spostrzegawczość. 18. No powoli otwierasz drzwi. Jest ciemno, jakby powoli dopiero zasłaniasz też sobie częściowo światło, ale gdzieś tam światło księżyca powoli wpada do środka. Twój wzrok też jak powoli przyzwyczaja się do ciemności tej całkowitej, która była w środku. Widzisz coś, co wygląda jak jakiś barak zaadaptowany na niewielki domek. Więc widzisz jakąś skrzynię, jakieś narzędzie, jakieś coś leży tam, coś tam. I kiedy już otwierasz drzwi w pełni i światło jakby sięga do końca, to widzisz, że na końcu pomieszczenia stoi fotel bujany i w tym fotelu ktoś siedzi. Widzisz kogoś w środku? Zobaczymy. Podchodzę powoli do fotela. Przepraszam. Słyszysz głuche uderzenia o deski. Widzisz, że ta postać śpi czy coś? No ale nie reaguje w żaden sposób. Nawet na moje przepraszam. Nie, nic się nie dzieje. Ty coś robisz, czy ty jesteś na zewnątrz po prostu? Tak, ja się rozglądam, patrzę, czy nie wiem, czy ktoś postrzegać. Nie idzie, czy coś nie zwróci mojej uwagi, nie wiem, nietoperz przeleciał przez powierzchnię księżyca. Dwa. Stoisz na zewnątrz, rozglądasz się, zerkasz po nagrobkach i wśród tych wystających z ziemi nagrobków widzisz, że w jednym miejscu wystaje coś innego. Wygląda jakby jakiś kij był wbity w ziemię? Nie, w okolicy jednego z nagrobków? Ty zbliżasz się w tym czasie do tego fotela. Przez chwilę wydawało ci się, że ten ktoś, kto tam siedzi, śpi, ale on chyba nie śpi. To znaczy chyba, bo nie rusza się w ogóle, więc... I orientujesz się, że stoisz w ciemnej plamie. Cofam się o krok. To teraz widzisz wyraźnie, że to jest fotel bujany, ustawiony przed prymitywnym kominkiem, który został tu budowany. Kominek się pali, czy...? Nie. W tym momencie dopiero orientujesz się, że coś tutaj jest nie tak i że... To, co czujesz, to nie jest chyba tylko smród zatęchłej chatki i starych ubrań. Zaczynasz zwracać uwagi na muchy, które latają wokół ciebie. Ty w tym czasie stoisz pod oknem. Idę w stronę drzwi i zaglądam do środka.
Nie wiem, czy coś widzę, czy nie widzę. No widzisz tam, że Artur jest w środku i... No to wchodzę przez próg i rozglądam się, czy wisi tu jakaś, nie wiem, pochodnia, taka lampa naftowa, coś, co by można zapalić. Wisi przy wejściu. Zapalam. Jak Fro wchodzi, to mówię, że on chyba nie żyje. No widzisz, że ona zdejmuje z haku, który jest obok drzwi, lampę naftową i zaczynają próbować zapalić. Co ty robisz w tym czasie? Czy ja usłyszałam, co Sufro powiedziała, że chyba nie żyje? To Artur. Nie powiedział. A, powiedział. Przepraszam. Ty usłyszałeś, że coś powiedział, ale myślę, że nie sądzę, żebyś usłyszała dokładnie. Zaintrygował mnie ten pionowy element, ale na razie, póki oni są w środku, to trzymam się tam w okolicach drzwi, Szturcham człowieka swoją laską. Nie reaguje w żaden sposób. Co tam się dzieje w środku? Ty zapalasz w tym czasie tą lampę. Znaleźliście Gustawa? Słyszysz to i zapalasz lampę, no i pokój się rozświetla. Poniekąd. Chyba mamy trupa! Pokój się rozświetla i powoli jakby w cieple tego światła, no widzisz wyraźnie, że to są proste drewniane meble, tu jakaś skrzynia, proste łóżko, które tu leży, no i faktycznie człowiek siedzący w fotelu bujanym z wystawionymi przed siebie nogami bez butów, za nim duża plama krwi. Ma ranę w karku, wydaje ktoś mu dźgnął. Ciało jest w takim stanie, że on tu chyba trochę leży już. W sensie tak wygląda, jakby tu od kilku dni nikt nie zaglądał i no też zapach nie jest szczególnie przyjemny. To jest tylko to jedno pomieszczenie. Tak, jedno pomieszczenie. Fro, poświeć mi na podłogę. Szukam śladów, nie wiem, tej mazi albo śladów butów. Widzisz ślady tej mazi, bo jest ich tu pełno w tym pomieszczeniu. Im bliżej drzwi, tym jest ich więcej, ale zasadniczo jest ich tutaj pełno. Czy są jakieś ślady butów? Tak. Ale w jakieś takie pojedyncze, czy po prostu... Nie, to wygląda jakby cała podłoga jest umazana tą mazią jakby i różnym wieku, powiedzmy, w sensie. Mhm. To nie jest tak, że nie wiem, ktoś specjalnie zrobił ślad, tylko po prostu cała podłoga jest w tej mazi, tak jakby... Mhm. Jakby to nie było nic dziwnego, że tu chodzą ludzie z tym. Czy w pomieszczeniu stoją buty? Tak, przy wejściu są dwie pary butów. To oglądam podeszwy. Są dwie pary butów. Jedna para jest umazana w tym smarze, druga jest czysta. I czy wszystkie ślady pasują do tych umazanych butów? Tak. Możemy wziąć ze sobą buta, żeby porównywać go do śladów w tych innych miejscach. Jemu się raczej nie przydadzą. Te buty są zdecydowanie większe niż te ślady, które były w innych miejscach. Aha, dobra, to są takie, wiemy to. Takie spore... Okay. O ile tamte ciężko było powiedzieć na 100%, to tutaj tu są duże buciory takie. Rozumiem, że Gustaw nie żyje, krzyczę z zewnątrz. Nie żyje! No zimny jak trup! Nomen omen. Ale zimny w sensie zginął wczoraj, czy zimny w sensie zginął tydzień temu? Zginął tak, że muchy się zalęgły, więc chyba już trochę minęło. Mhm. Poszukajcie w jego kluczy w takim razie. Dobry pomysł! To ja postoję na warcie! To ja sprawdzam, czy wiszą gdzieś koło drzwi, żeby nie zbliżać się zanadto może do tego trupa z muchami. To jest dobry trop, bo okazuje się, że na jednej z szafek blisko drzwi są wbite 4 gwoździe i są tam porozwieszane jakieś klucze. Zabieram! Wszystkie 3 sztuki. No chyba, że jestem w stanie stwierdzić, które pasują do kanałów. Ciężko ci powiedzieć, ale te gwoździe są podpisane. Ale widzisz, że na jednych z nich nie ma kluczy, na jednym z gwoździ. Jak są podpisane? Są podpisane pojedynczymi literami. Literami B, D, K i S. I których nie ma? K. Oczywiście, że tak. Powiedziałeś cicho do siebie. Na wszelki wypadek zabieram pozostałe. Co z nimi robisz? Chowam do kieszeni. Powodzenia w sprawdzaniu, które są które później. Tylko 3. Złodziejka, proszę państwa. Dobrze, ja tak, żeby nie zbliżać się za bardzo do stęchłego trupa, laską sprawdzam mu kieszenie. Czy nie ma czegoś pochowanego w kieszeniach? No, próbujesz gdzieś tam odchylić troszkę, tu odchylić płaszcz, który ma na sobie, no i nie wygląda jakby miał cokolwiek na sobie. Jakieś takie stare ubrania. Dobrze, rozglądam się po pomieszczeniu, czy jest tutaj jakaś, nie wiem, szafka, skrytka, coś zamkniętego na klucz. Wiesz co, no to są, jest kilka szaf, ale jest, patrząc z twojej perspektywy, czyli kiedy masz drzwi naprzeciwko, po prawej stronie przy ścianie jest kufer. No i ma zamek, więc wygląda jakby był zamknięty. Fro, zobacz, co jest w kufrze. Sprawdzam, że jest zamknięte, tak? Jest zamknięte. No to próbuję wszystkich 3 kluczy.
No faktycznie, o ile pierwszy nie jesteś w stanie nawet go tam wsunąć za bardzo do tego zamka, to drugi klucz faktycznie otwiera. Zostawiam go w tym, otwieram, ale zostawiam go w zamku, już nie zabieram go, otwieram kufer. No otwierasz i znajdujesz tam narzędzia jakieś, nic szczególnego, jakieś takie kilka... Nie ma ukrytego dna? No nie, on stoi na ziemi po prostu, jesteś w stanie go przesunąć, więc nie ma tam... To jest najprostsza skrzynia, jaka jest. Jakieś rękawiczki, jakieś narzędzia, jakieś spierdoły, nic specjalnego. Lajra, czy na drzwiach są ślady włamania? Nie wiem, patrzy się na cmentarz. To nie ja jestem tutaj ekspertką od włamań. Jak to powiedziałeś, to pomyślałeś sobie tak, że robisz dużo hałasu. Jakim tam krzyknęłaś przez to całe pomieszczenie, jeszcze stojąc na zewnątrz, to aż ptaki wyleciały mi kruki z tego drzewa, które były. I jak sobie to uświadomiłaś, to nastąpiła taka przeszywająca cisza i tak sobie pomyślałeś, że może to nie jest dobry pomysł, żeby tak hałasować w tym momencie? Albo wystraszy tego, kto tu jest, albo ten ktoś ma na tyle mnie w dupie, że żadne krzyki nie zrobią mu różnicy. Zerkasz tam raz na jakiś czas do tego pomieszczenia, nawet odruchowo, jak oni tam są. No, chodzą tam z tym zapalonym światłem, które wychodzi, oświetla cię przez otwarte drzwi. I masz wrażenie, że widzisz jeszcze mniej dookoła. No, to są chmury, więc raz na jakiś czas księżyc trochę chowa się za tymi chmurami i robi się ciemniej. Czy wśród narzędzi w kufrze jest łom? To ja pójdę obejrzeć te drzwi, zgodnie z sugestią Artura. Czy zamek został wyłamany, czy w ogóle, czy któryś z pozostałych dwóch kluczy pasuje do domku? Podchodzisz, rzuć sobie na spostrzegawczość. 17 na 18. No, faktycznie wygląda na to, że to były jakieś stare drzwi i drewno jest trochę jakby poszarpane takie i podrapane przy zamku. Wygląda na to, że ktoś po prostu je rozłupał czymś. No, to nie wygląda na drzwi, do których ciężko byłoby się włamać, jakby ktoś chciał. Z drugiej strony, po co chciał, ktoś miałby się włamywać do baraku na środku cmentarza. Sprawdzasz klucze. Mhm. I tak, jeden z nich pasuje. Zapamiętuję, który to. Został ci tylko jeden. Do bramy. Tak sobie sądzisz. Tak sobie sądzę. Ty w tym czasie? Zastanawiam się, czy okna są wszystkie całe? Tak. Ale nawet gdyby ktoś, nie wiem, chciał wejść oknem czy coś takiego, albo wyjść, to one są za małe. Okay. Szukam śladów sprawcy, czy ktoś tutaj, czy czegoś nie zostawił, może jakiś kawałek kominy, czy... Ja chcę obejrzeć kominek. Po pierwsze, czy widać, kiedy ostatni raz go zapalano i po drugie, czy coś tam ciekawego leży, albo czy coś tam spalono, są jakieś resztki czegoś. Podchodzisz do kominka, mijasz ciało. No musisz... Jest pełno krwi tutaj. Myślałam, że lubimy ciała. Znaczy ciało... Ale takie ładne z kostnicy. Krew jest zaschnięta, ale jakby widzisz, że zapełniła podłogę na całej szerokości tej chatki tak naprawdę. No widocznie tętnicę ta rana uszkodziła. Staram się nie wdepnąć. Raczej nie masz takiej możliwości, ale ona jest wciągnięta na tyle w drewno, że... No i co, kominek. No wygląda jakby ktoś go złożył od niechcenia, albo złożony z jakichś tam kamieni z prostą rurą wsadzoną. No niewielki, naprawdę mikroskopijny. Nie ma pogrzebacza? No jak się rozejrzysz, to on gdzieś tam przy ścianie jest faktycznie. Biorę pogrzebacz. No grzebisz w tym kominku, ale no jest tam tylko trochę drewna i... Nic ciekawego. Nie widzisz żadnych... Tak sobie wyobrażałaś, jak czytałaś te wszystkie powieści, że znajdziesz tam jakiś resztkę spalonego listu miłosnego, ale to chyba nie jest jednak taka historia jak w książkach. Znajdujesz drewno. I to wygląda jak dawno wypalony kominek. Zabieram ze sobą ten pogrzebacz. Nie znajdujesz tam większych kawałków drewna? W sensie to wygląda jakby paliło się tak długo, aż się wszystko spaliło, co mogło się spalić i... Zaglądam jeszcze pod łóżko dla prawidłowości. Znajdujesz tylko pajęczyny i... Chyba powinniśmy poszukać wejścia do... najbliższego wejścia do kanałów. Zobacz, możemy wyłamać je pogrzebaczem. No nie wydaje ci się. Twój własny umysł cię zgasił. Dobrze, ja wychodzę w takim razie przed dom. Widzisz, że dołączają do ciebie twoi towarzysze z lampą. Z lampą. Dobrze. Nic nie widziałaś? Słyszałam jakiś szelest koło drzewa, ale to równie dobrze mógł być kot albo jakieś ptaki. Nie szłam w tamtą stronę, bo lepiej się nie rozdzielać. Ale chciałabym rzucić okiem na tamte nagrobki. I kieruję ich w stronę, gdzie widziałam ten pałąk. Mam swoje podejrzenia, ale chciałabym je potwierdzić. Idziemy. Ja chciałbym zobaczyć, jeśli słyszałeś szelest przy drzewie, chciałbym zobaczyć, czy kogoś tam nie było. To jeżeli był, to bardziej już nie ucieknie, więc po kolei.
Nasi bohaterowie niechybnie zbliżają się do rozwiązania zagadki. Co znajdą na cmentarzu? Czy są obserwowani? Dołączcie do nas jutro wieczorem w finałowym epizodzie Rzeźnika z dzielnicy portowej. Pamiętajcie, że na stronie podsłuchane.pl/rzeźnik możecie podzielić się swoimi teoriami z resztą słuchaczy.